Wzięłam czapkę od Adama i ubrałam koszulkę z napisem MTV, tylko wy jej nie widzicie. Chciałam ubrać bluzę, żeby pasowała do dzisiejszej recenzji, ale przy tej pogodzie bym pewnie się tutaj roztopiła, także wybrałam najmniejsze zło, czyli czapkę i koszulkę, żeby jakoś tak nawiązać. Cześć, a właściwie powinnam powiedzieć elo. Dzisiaj do Was przychodzę z recenzją najnowszej książki Remigiusza Mroza, czyli z Osiedlem Żniw, także jeżeli jesteście ciekawi, o czym ta książka jest i co o niej sądzę, to zapraszam Was dalej do oglądania. Jak po samym tytule widzicie, ja wcześniej nie czytałam książek Remigiusza Mroza. I to nie jest tak, że nie lubię kryminałów, albo że miałam jakieś uprzedzenia co do autora, czy też na przykład, że podpisałam jakiś pakt, gdzie w jednym podpunkcie było zaznaczone, że nie wolno czytać książek Remigiusza Mroza. Nic z tych rzeczy. Po prostu się jakoś tak złożyło. Ja kryminały uwielbiam, zresztą szykuję TBR z kryminałami, ale o tym więcej powiem Wam pod koniec miesiąca. Niemniej jednak jakoś tak po prostu wyszło, że nie czytałam książek Remigiusza Mroza, ale nie wynikało to z żadnych uprzedzeń czy z tematyki, która mi nie pasowała. Po prostu niekiedy tak jest. Były inne książki, które chciałam przeczytać, no ale tak się złożyło, że teraz mam Osiedle Żniw, coś więcej Wam o tej książce powiem. Też chciałam na samym początku to zaznaczyć, że nie będę się odwoływała do innych książek tego autora, tylko po prostu skupię się na tej konkretnie, więc tak. Osiedle Żniw na moim kanale mogliście widzieć w poprzednim vlogu, ponieważ czytałam tę książkę, kiedy jechałam na weekend. Czytałam ją też podczas weekendu, kiedy widziałam się z dziewczynami i kiedy wracałam do domu, ale nie nagrywałam reading vloga, więc ta książka gdzieś tam już u mnie na kanale się pojawiła, ale teraz przychodzę do Was, żeby Wam coś więcej o niej powiedzieć, bo dawno w sumie też nie było takiej standardowej recenzji, gdzie ja po prostu siedzę i do Was mówię, także tak. I nie będę Wam czytała opisu z tyłu, zawsze robię to na reading vlogach, ale jakby postaram się opowiedzieć jak najdokładniej swoimi słowami, co tutaj możecie otrzymać, ale też postaram się nie powiedzieć Wam nic, żeby Was zachęcić, ponieważ najlepszą frajdą w czytaniu kryminałów to jest właśnie ten moment, kiedy możecie o wszystkim dowiedzieć się na samym końcu. Także ja Wam tylko tak zaznaczę, a o reszcie będziecie musieli przekonać się sami. Także, jeżeli chodzi o Osiedle Żniw, akcja tej książki rozgrywa się na początku 2000 roku i poznajemy tutaj historię Desa, to znaczy on ma na imię Dariusz Sotkiewicz, ale woli, kiedy tytułuje się go jego ksywką, bo no, tak woli, więc ja uszanuję jego wolę i będę mówiła po prostu Deso. Akcja tej książki rozpoczyna się w momencie, kiedy Deso siedzi u siebie w pokoju, szlifuje tam jakieś kawałki, ponieważ jest początkującym raperem i otrzymuje SMS-a od nieznanego numeru. Zaraz Wam przeczytam, jaka jest treść tego SMS-a. Boję się, chyba ktoś za mną idzie. Deso zastanawia się, czy ktoś go nie wkręca, czy to nie jest jakiś głupi żart, więc dzwoni pod ten numer i słyszy tylko jakieś szmery. Właściwie pyta się, kto tam, halo, ale nikt się nie odzywa, więc po prostu wyłącza telefon i dłużej o tym nie myśląc idzie spać. Na drugi dzień, kiedy idzie do szkoły, dowiaduje się, że jedna z dziewczyn z jego klasy zaginęła. I policja podejrzewa, że nie jest to uprowadzenie, tylko że dziewczyna uciekła, ponieważ spakowała kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Deso nie ufa policji i stara się na własną rękę rozwiązać tę sprawę. Pomaga mu też Żaba, czyli koleżanka zaginionej. Ma ona też takie przezwisko, ponieważ ma na nazwisko Zabkowska, chyba jak dobrze pamiętam, więc Deso do niej mówi Żaba. I we dwoje starają się rozwikłać całą tą sytuację, ponieważ pojawia się wiele nieścisłości, gdyż zaginiona Iza Mikulska była takim typem kujonki. Nigdy nie chodziła na żadne imprezy, nie piła, nie paliła, a nagle okazuje się, że w dniu, kiedy wysłała SMS-a do Desa, znajdowała się ona w takim pubie, klubie nocnym i właśnie tam widziano ją po raz ostatni. Po kolei z każdą stroną dowiadujemy się coraz więcej, tyle ile bohaterowie, aż na samym końcu jest rozwiązanie całej sprawy. I ja, chociaż nie czytałam innych książek autora, to chciałam tylko powiedzieć, że jest pewna gratka dla fanów Remigiusza Mroza, ponieważ jest tam nawiązanie jakby też do innej historii, którą napisał autor. To tylko taki mały smaczek.
Nawet ja to wiedziałam. W każdym razie, jeżeli chodzi o opis Osiedla Żniw, to to wszystko. Nie chcę Wam więcej zdradzać, bo wolę Was zaszczepić takie ciekawe, jak to się dalej potoczyło, niż jakby zdradzić Wam zbyt wiele, ponieważ tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, w kryminałach najważniejsze jest właśnie to, żeby się bawić i samemu starać się rozwiązać zagadkę i żeby dać się wciągnąć, dać się troszeczkę nabrać na to, co robi z nami pisarz. Nie chodzi mi tutaj konkretnie o Remigiusza Mroza, ale o wszystkich pisarzy, którzy piszą kryminały i to nie jest w żaden sposób negatywne określenie, bo chodzi o to, żeby właśnie się bawić tym gatunkiem. I tak jest też w tym przypadku, ponieważ na samym początku dostajemy takie wielkie boom, mianowicie chyba na pierwszych kilku stronach jest ten SMS od zaginionej, a następnie później już jest pierwsze przesłuchanie, dlaczego zaginiona wysłała SMS-a do Dessa, skoro on nawet nie miał jej zapisanej, skoro jej nie znał i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta akcja rozpoczyna się już na samym początku, nie mamy żadnego wprowadzenia, a żeby sobie zbudować całą otoczkę, po prostu dostajemy kawał miecha i musimy coś z tym zrobić w dalszej części książki. I to jest super, ponieważ od razu zachodzi jakaś taka chemia, która jest niepowtarzalna, jeżeli chodzi o kryminały. Od razu czujemy się tymi detektywami i chcemy rozwikłać tę zagadkę. I tutaj przez całą książkę dostajemy kawałek po kawałeczku. To nie jest tak, że przez jakiś czas się nic nie dzieje i potem dostajemy bardzo dużo, potem znowu nic się nie dzieje i znowu dostajemy bardzo dużo. Nie, tutaj praktycznie z każdym rozdziałem, z każdą stroną dowiadujemy się czegoś nowego. I co ciekawe, historię też poznajemy z dwóch perspektyw. Z perspektywy Dessa i z perspektywy tej nastolatki drugiej, która mu pomaga, czyli z perspektywy Żaby. Ja wiem, że ona tego przezwiska nie lubi, mogę też powiedzieć Wiktoria, bo ona ma na imię Wiktoria, chociaż woli, jak mówi się do niej Wiki. Także jak widzicie, jest tutaj też dużo takich smaczków, które pozwalają nam się troszeczkę zaprzyjaźnić z tymi bohaterami, że poznajemy ich charaktery, to co lubią, to czego nie lubią, więc tak, to wszystko jest tutaj jakby zbudowane, ale na samym początku jest takie mocne uderzenie. I wracając, historię poznajemy z dwóch perspektyw, z perspektywy Dessa i z perspektywy Wiki. Co jeszcze ciekawe, ta historia toczy się też na dwóch torach, ponieważ akcja rozgrywa się w przeszłości i w teraźniejszości. Przeszłość to jest ta właśnie cała akcja związana z odkrywaniem tego, dlaczego Izabela Mikulska zniknęła, a drugie miejsce to jest sala sądowa. I to właściwie jest tutaj drugi rozdział? Chyba tak, drugi rozdział. Zaraz w ogóle Wam powiem też o rozdziałach. W każdym razie, jeżeli chodzi o to drugie miejsce i tą salę rozpraw, to jakby my wiemy, że Desso będzie odpowiedzialny za jakąś śmierć. Nie wiemy za czyją, nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że kogoś zabije, ponieważ on nam o tym na samym początku też mówi, że zaraz jego życie się zmieni, zaraz wszystkich zmiecie, ponieważ ma przygotowany plan, jak to wszystko dalej się potoczy. Także jak widzicie, dostajemy tutaj dwa razy mięcho. Po pierwsze, na samym początku dostajemy informację, że jakaś dziewczyna zaginęła i właściwie nie wiemy, czy ona zaginęła, czy uciekła, czy ona żyje, czy nie żyje. A nagle później też dostajemy drugi kawał miecha, czyli że dowiadujemy się, że główny bohater będzie odpowiedzialny za morderstwo. Także to jest ekstra, ponieważ z jednej strony dostajemy coś więcej z każdą nową poszlaką, ale z drugiej strony też mniej więcej potrafimy sobie ukierunkować nasze myślenie. I to też nie jest tak, że kończąc tę książkę mamy już świadomość tego, jak to wszystko się rozegra, ponieważ właściwie do samego końca autor trzyma nas w napięciu i do samego końca nie wiemy, jak to wszystko się potoczy. Chociaż jak ja wracałam do domu, to przeczytałam sobie posłowie, taki fragmencik, i doszłam do drugiej strony posłowia i trafiłam na fragment, który poniekąd był spoilerem, bo autor tam wspomina, kiedy wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką, a nie inną historię, kiedy wpadł na pomysł, jakiego bohatera wykreować i tak dalej, i tak dalej. Ale to w żaden sposób jakby nie przeszkadzało mi w odbiorze tej książki i w cieszeniu się całą tą akcją i tą historią. Wręcz odwrotnie, byłam jeszcze bardziej zaangażowana i zainteresowana, jak to wszystko dalej się potoczy. I chciałam jeszcze szybciej czytać, jeszcze więcej stron przewrócić, żeby dojść już do tego momentu, kiedy będę wiedziała o wszystkim. Ja tutaj o posłowiu, a chciałabym się jeszcze odwołać do samej książki. Mamy tutaj bardzo dynamiczną akcję, co jest na duży plus, ponieważ fajnie, kiedy kryminał płynie, a nie kiedy jest taki właśnie bardzo spokojny i dopiero na samym końcu coś się dzieje. Tutaj przez cały czas się coś dzieje i jest tutaj też bardzo dużo dialogów.
dialogów, które napędzają nam całą tę fabułę, więc właściwie nie ma takiego momentu oddechu, więc to jest na duży plus, bo wiadomo, że kryminały różnie są pisane. Co mnie przeszkadzało w tych dialogach, to przede wszystkim to, że Deso jest początkującym raperem i ma kumpli, którzy też są jakby z tego otoczenia hip-hopowego. I na początku 2000 roku oni używali jakichś takich dziwnych sformułowań, które ja nie zawsze byłam w stanie rozszyfrować. To znaczy po jakimś czasie dopiero zajarzyłam, widzicie, no, zajarzyłam, o co może chodzić i jak na początku nie wiedziałam, co oznacza spalić wrotki, tak teraz już wiem, że to znaczy po prostu uciec, ale jak czytałam, to nie miałam pojęcia. I Deso posługiwał się takim slangiem hip-hopowym, który ja nie zawsze rozumiałam i to powodowało, że ja trochę dłużej niektóre dialogi czytałam i starałam się zrozumieć, o co może mu chodzić. I ja nie wiem, czy w 2000 roku hip-hopowcy, skaterzy posługiwali się takimi tekstami. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo to nie była grupa, w której ja dorastałam, ale tego jest naprawdę dużo, zwłaszcza na początku i to był dla mnie taki szok, że mówię, zaraz, spokojnie Agnieszka, przeczytaj to jeszcze raz i postaraj się zrozumieć, o czym on mówi. Jego też taki stosunek do osób, które są starsze, taki bardzo olewający sposób mówienia i zachowywania się był dla mnie taki, okej, ja wiem, że takie osoby są, ale jakby dziwnie mi się go jako postać odbierało, ale tak jak wam mówię, ja się w takim otoczeniu nie wychowywałam, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy rzeczywiście to miało rację bytu. Wracając jeszcze do roku 2000, fajnie, że akcja rozgrywała się właśnie w tym okresie, a nie współcześnie, ponieważ to dodaje jeszcze takiego klimatu i jest to taki smaczek dla milenialsów, którzy wychowywali się w tamtym czasie. Mnie bardzo dużo w ogóle gadżetów, aplikacji, to wszystko, co się tutaj pojawiało, jakby wprawiło w taki stan, że sobie zaczęłam przypominać, jak to kiedyś było. Teraz mówię jak babcia Agnieszka, ale rzeczywiście coś w tym jest, kiedy oni na przykład mówią tutaj, że porozmawiają na gadu-gadu, albo że na przykład Deso nie ma pieniędzy na karcie i musi pożyczyć telefon, żeby zadzwonić, bo kiedyś SMS-y, słuchajcie, kosztowały no tak 2 zł, jak nie więcej. Ja pamiętam reklamę w Bravo, tak, w Bravo, Super Nokia 3030, kup teraz. Oczywiście jakaś tam ogromna suma i SMS-y tylko za chyba tam złoty 20, 2,50, ale też wiem, że były za 4,99, więc naprawdę super było poczuć ten klimat i wrócić do tego wszystkiego, jeszcze raz to poczuć na własnej skórze, mogłabym tak powiedzieć. No i też to, że jakiekolwiek informacje zdobyli, no to nie mogli od razu sprawdzić w telefonie, wiecie, odpalić aplikację Google Maps, tylko musieli posługiwać się tym, co mieli i tym, co się dowiedzieli, więc to też utrudniało im sprawę, bo dzisiaj, no to wiadomo, mogliby sprawdzić, kiedy i gdzie była Iza, a wtedy no nie było tak łatwo, było łatwiej się ukryć. Także jeżeli chodzi o klimat początku XXI wieku, to mega ekstra, naprawdę super było wrócić do tego wszystkiego, ale jeżeli chodzi o ten taki slang hip-hopowy, no to już troszeczkę mniej. Na szczęście na samym początku do Desa dołącza żaba, Victoria, i ona jest dobrą uczennicą, wręcz kujonką, i Deso przy niej stara się mówić poprawną polszczyzną, nie zawsze mu to wychodzi, ale nie jest źle, więc byłam w stanie zrozumieć wszystko i od razu szybciej mi się to czytało. I jeżeli chodzi jeszcze o dialogi, to jest tutaj sporo wulgaryzmów. Są niekiedy takie określenia dość wulgarne. Może to niektórym przeszkadzać. Mnie to nie przeszkadzało, bo często jest tak, że w kryminałach po prostu takie stwierdzenia padają i jakby ja to potrafię zrozumieć, ale jest to też konsekwencja tego, w jakim towarzystwie obracał się Deso, więc jakby nie zdziwiło mnie, że akurat to się tutaj pojawia. Ale zaznaczam, bo wiem, że niektórzy czytelnicy są bardziej wrażliwi. Co jeszcze uważam za duży plus tej książki, to przede wszystkim to, w jaki sposób zatytułowane są rozdziały, bo nie ma tutaj na przykład takiego tytułu, że odpowiedź, SMS czy coś w tym stylu, teraz to wymyśliłam. Pozwólcie mi popłynąć. Tylko właściwie nawiązują one do pasji Desa, czyli na przykład jest intro, pierwsza zwrotka, refren, druga zwrotka, refren, trzecia zwrotka, refren i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście widać, kiedy są zwrotki, a kiedy są refreny. Refren to jest akcja, która rozgrywa się na sali sądowej i to jest naprawdę fajnie podzielone, bo to w jakiś tam sposób też koresponduje z całą tą książką, bo tutaj też przewijają się piosenki, których słucha Deso. Ja sobie niektóre odpaliłam i rzeczywiście pamiętam, że to były wielkie hity. I z tyłu też autor umieścił listę tych piosenek, chociaż nie wszystkie są.
bo nie ma Seniority, a to jest chyba pierwsza piosenka, o której Deso wspomniał Żabie. Niemniej jednak, gdybyście byli zainteresowani, to na stronie Remigiusza Mroza, ja na dole w opisie umieszczę wam link, możecie przesłuchać playlistę i wiecie, jakoś tak nastroić się co do tej książki. Jeżeli chodzi o samą intrygę, to abstrahując już od tego, że przeczytałam posłowie, bo to w żaden sposób nie wpłynęło na to, że wiedziałam, jak to się potoczy, ja po części domyśliłam się, jaka będzie intryga i jaka będzie przyczyna zaginięcia bohaterki, ale tak jak wam mówię, domyśliłam się tylko części, nie byłam w stanie domyślić się wszystkiego, nie jestem Sherlockiem Holmesem, więc dałam się wciągnąć w całą tę intrygę i taka linia fabularna, która jest charakterystyczna dla kryminału, wydaje mi się, że tutaj jest idealnie pociągnięta i też czytelnik nie ma takiego czasu, żeby się nudzić, cały czas coś dostaje, więc ja jako czytelnik byłam zadowolona, że nie mam takiego momentu, że odkładam i nie interesuje mnie to. Byłam cały czas zaangażowana w tę sprawę, byłam zaangażowana w tę historię, także to, że odkryłam mniej więcej co i jak, chociaż też nie domyślałam się wszystkiego, to jakby nie jest to dla mnie żaden minus. No i też wydaje mi się, że fabuła jest konsekwentna od samego początku do samego końca, tak samo jak zachowanie bohaterów, chociaż niekiedy tego nie rozumiałam, niekiedy mnie denerwowało, to jakby rozumiałam, z czego bierze się takie, a nie inne myślenie i czym to jest podyktowane, także tak. Nie jestem w stanie przyrównać tej książki do innych książek Remigiusza Mroza, może ktoś inny, kto czytał wszystkie książki i przeczyta też Osiedle Żniw, napisze coś więcej w komentarzu albo napisze do mnie też w prywatnej wiadomości, możecie pisać, słuchajcie, jakby nie znam twórczości autora, więc nie będę tutaj, wiecie, mówiła co i jak i się wymądrzała, bo jakby nie mam do tego podstaw, także odwoływałam się tylko do tego, co tutaj otrzymałam. I pamiętajcie, że jeżeli piszecie jakiekolwiek spoilery, to zaznaczcie tak, żeby innym nie psuć tej zabawy. Z mojej strony to wszystko. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie twórczość Remigiusza Mroza, jakie książki autora lubicie najbardziej, jakie mi polecacie, żebym przeczytała, tak wiecie, jako nowicjuszka. Dziękuję wam najmocniej za oglądanie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!